Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Tesli Model S. W zeszłym tygodniu Tesla Model S obchodziła 10. rocznicę pierwszych wydań do klientów i tutaj obok nas znajdują się właśnie dwie Tesle przedliftowe, a tutaj widzimy moją Teslę poliftową i dzisiaj porozmawiamy sobie o tych wszystkich różnicach, które przez te 10 lat tą Teslę Model S spotkały. Pierwszy konfigurator Tesli Model S został uruchomiony w lutym 2012 roku, czyli już prawie 10,5 roku temu. Pierwszy raz mogliśmy wejść sobie na stronę i skonfigurować pierwszą Tesla Model S. Przygotowując się do materiału sprawdziłem sobie, w zasadzie chciałem policzyć, ile wersji Tesli Model S było produkowanych i wyliczyłem, że było to około 22 różne rodzaje. Począwszy od Tesla Model S 40, 60, 60D, 70, 70D, 75D, P75D, nie wiem czy jeszcze było. Masz 75 zwykłą. Tak, zwykłą 85, 80 chyba też było, P85, potem był P85+, P85L, DL, te Ludicrous, to też taka wersja z czerwoną kreseczką, potem 90, P90, 90D, P90D, 100D, no po prostu było ich mnóstwo, a teraz, już w sumie teraz Tesla Model S i X nie są produkowane tymczasowo na rynek europejski, ale ostatnie wersje jakie były, to były wersje long range i performance. I w zasadzie... No tak naprawdę long range i w zasadzie mówimy o wersji Plaid. Jeżeli tak. Mówimy o najnowszej, z którą mieliśmy zresztą ostatnio do czynienia. I tą testę też możecie sobie zobaczyć, tutaj na górze macie podlinkowane materiały, zarówno mój test wnętrza, jak i taki bardziej szczegółowy, techniczny film na kanale Bartka EV Repair Garage, więc zapraszam Was do tych filmów. Niestety dzisiaj nie mamy do dyspozycji Tesli Model S Plaid, więc porównamy sobie i powiemy, jakie największe różnice zaszły właśnie w tych wersjach przedliftowych i tych poliftowych. Bartek, pewnie ze mną się zgodzisz, ale Tesla jest samochodem, Model S jest samochodem ponadczasowym. Widzę to na co dzień, gdy ludzie często podchodzą do samochodu, wypytują mnie, zagadują. Chociażby 2 dni temu na Orlenie ładując się pan podszedł i wypytywał mnie o ten samochód, powiedział, że bardzo mi się podoba. Ludzie robią zdjęcia i to jest niesamowite, że ta bryła tego samochodu, poza tymi wszystkimi zmianami, o których za chwilę powiemy, jest właśnie ponadczasowa i się nie starzeje. Wyobrażacie sobie inny samochód spalinowy, który ma 10 lat, a ludzie robią sobie zdjęcia z nim albo mówią, że jest fajny. No mi ciężko jest znaleźć taki przykład, taki odpowiednik auta spalinowego, chyba że to coś innego, Bartek, masz takiego? Ja się nie specjalizuję w autach spalinowych i w zasadzie oprócz tych, które użytkowałem, to nie mam absolutnie wiedzy. Natomiast Tesla faktycznie ma ponadczasową linię, szczególnie z tyłu, bo nie ma co ukrywać, że wersja przedliftowa no nie jest za piękna, już patrząc na obecne czasy. Natomiast sama bryła, patrząc od tyłu na samochód, jest ponadczasowa, jest niesamowita. I Tesla w dosyć umiejętny sposób tą bryłę jakby przepoczwarzała, przekształcała poprzez te wszystkie lata w ten sposób, że ten samochód był cały czas atrakcyjny. I widzieliśmy to też przy Plaidzie, że rzeczywiście na przykład poszerzone nadkola z tyłu, zmieniony przód, to też powoduje, że ten samochód dostaje od razu takiej jakby nowej werwy designerskiej. A wszystko zaczęło się właśnie w 2008 roku, kiedy została zaprezentowana koncepcyjna wersja Tesli Model S. Ona wyglądała zupełnie inaczej niż ta wersja przedliftowa. Była nie do końca ładna. Tutaj macie zdjęcia, jak ona wyglądała. Wnętrze było zupełnie inne z zewnątrz. Ten kształt był taki nijaki, ale i tak jak na 2008 rok, no Elon miał fajną wizję stworzenia samochodu sedana 5-osobowego, czy nawet 7-osobowego w niektórych wariantach. No i tym tak naprawdę wygrała Tesla i potem właśnie jak już stworzyli ten produkcyjny model S w 2012 roku, no okazało się, że jest bardzo duże zainteresowanie takimi samochodami. Początkowo samochód występował w wersji tylko z napędem na tylną oś. Masz jakieś rzeczy tutaj, które chciałbyś dodać o tych starszych napędach? Tak. W ogóle warto tu kupować, bo dzisiaj na rynku w ogóle jest ciężko dostać Tesla Model S poniżej 14-15 roku. W zasadzie nie wiem, czy w Europie znajdziemy w ogóle jakieś takie egzemplarze, no bo one były jeszcze w takiej bardzo małej produkcji. Fakt jest taki, że rzeczywiście ich dostępność jest mniejsza, natomiast Polska jest takim rynkiem, który przyciąga jak magnes samochody o trochę starszych rocznikach lub z jakąś tam historią. No to nie będę ukrywał, że jakby pracując... A jaką najstarszą Teslę miałeś tutaj? 2013 rok. To jest jeden z takich egzemplarzy, to jest właśnie ta. To jest 13 rok. To jest 13 rok, tak. Czyli 13 rok, to jest też 13 rok, także parę Tesli z 13 roku mieliśmy u siebie. A jaki tu jest VIN, końcówka? Mamy 14900, tak? Tak, czyli to jest 14-tysięczny model, a tu mamy 28-tysięczny model. A moja Tesla to jest 144-tysięczna Tesla. A Plaid, którego mieliśmy, to jest prawie półmilionowy. Także widzicie, tutaj masz taki rarytas, można powiedzieć. Jedna z pierwszych 15 000 Tesli Model S i no widać różnicę między... No tutaj widać między innymi dlatego, że ten samochód jest uziemiony, czyli ma pewnie... 135 000 samochodów pomiędzy tymi dwoma, nie? Tak, i to jest też fajne, bo weźcie pod uwagę, że tak naprawdę normalne modele produkcyjne są produkowane w gigantycznych ilościach. A tutaj Tesla ewoluowała w sposób, powiedziałbym nawet niekiedy fundamentalny, w zakresie tylko 100 000 egzemplarzy. Także to jest niesamowity wysiłek inżynierski, inżynieryjny, no i też takie trochę podejście inne. Tesla jest Tesli nierówna i na przestrzeni nawet tygodni występowały różne zmiany. Jak chociażby w mojej Tesli mamy takie obszycie na desce rozdzielczej. Alcantarę. Tak, Alcantara, i to występowało teoretycznie w wersjach poliftowych, ale bywało też, że na przykład była wersja poliftowa, ale nie miała tej Alcantary. Albo była też wersja przedliftowa z Alcantarą, albo tak. Później przejdziemy jeszcze do takich wątków technicznych, bo naprawdę uwierzcie mi, że ja sam byłem wielokrotnie zaskoczony. Mało tego, ludzie w Tesli nawet nie dowierzali, że występują jakieś tam egzemplarze, które na przykład nie mają autopilota w pierwszej generacji, a są już poliftowe, tak, i tak dalej, i tak albo dalej. Przedliftowa z możliwością posiadania autopilota i tymi bocznymi kamerami, także ja naprawdę nie rozumiem, jak to się działo, że na przestrzeni roku tyle różnych wersji wychodziło, jakby zupełnie w innych miejscach były produkowane czy składane. No ale to jest Tesla. Takie największe, jeszcze może byśmy powiedzieli o takich największych przełomach, jeżeli chodzi o zmiany w Tesli. Największy przełom pierwszy to był 14-15, kiedy została wprowadzona wersja dual motor, tak. Został wprowadzony też autopilot, także to są bardzo duże zmiany. Tam na początku, chyba pod koniec 14 roku. Ta w ogóle nie ma kamery, ta w ogóle nie ma autopilota. Ta nie ma nic. To tak. Jest taka Tesla, która ma tylko ten zwykły taki tempomat klasyczny. I to właśnie znamy. Widać, że tutaj nie ma autopilota, bo te pierwsze autopiloty dodane w 2015 roku. 14, nie? Przepraszam, po koniec 14 roku. To one miały tutaj właśnie autopilota 1.0, który miał tylko tą kamerę monokama z przodu. Tak zwanego. I miał też, wtedy dochodził radar, on był tutaj pod spodem. Ta ma tutaj radar. O, ta ma zaślepkę do radaru, nie ma radaru. A okej, bo tutaj mamy, tutaj nie mamy nawet zaślepki, a tutaj to wam od razu pokażę. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że ktoś po prostu wymieniał to i nie było dostępności, bo to jest zaślepka, tutaj nie ma radaru. Ale formalnie tutaj tak, powinien być tutaj radar i to była właśnie ta duża zmiana, gdy Tesla po raz pierwszy zaprezentowała autopilota, pojawiła się kamera, czyli to co... Tutaj też chyba kamery. Okay. No nie, bo to jest, czyli to jest właśnie to, że też jest 2013. Tak, okay. Czyli w tych późniejszych wersjach pojawiała się tutaj kamera, a tutaj... A ta kamera jest tożsama z tą kamerą, którą ty masz. Także to... Tak. A to jest właśnie ciekawe, bo widocznie tutaj jeszcze nie planowali może autopilota, a tu już planowali, więc zrobili zaślepkę. Nie, myślę, że to jest spowodowane jakby historią tego samochodu, czyli po prostu wymieniana była kratka w zderzaku. Dobra. A później weszła kamera, tak jak u mnie mamy. Taką kamerkę i ona tylko działała do autopilota, czyli samochód mógł jechać prosto, trzymać się pasu w ruchu, a później w 2016 roku, w sumie w połowie 2016 roku Tesla zaprezentowała autopilota 2.0 i doszły boczne kamery, tutaj w kierunkowskazach oraz tutaj, tak jak u mnie, i to można było sobie jeszcze w momencie, gdy mój samochód był produkowany, to można było sobie dokupić opcjonalnie za bodajże 3000 € na stronie i jak ten samochód był konfigurowany, to można było wziąć albo podstawę bez tych bocznych kamer, albo dopłacić 3000, tak jak ja tutaj mam, za to, żeby te kamery były i żeby samochód miał zdolność do samodzielnej jazdy. Właśnie znajdujemy się w tej S-ce takiej prawie że pierwszej, to jest P85 z 13 roku, czyli mówimy o egzemplarzu, który ma serial number 28 000. Takie... Od razu widzę tutaj, że liczniki ma jeszcze te stare. Tak, stary licznik, czyli tak naprawdę nie ma tutaj tego licznika, znaczy tego tej wizualizacji autopilota. No i nie mamy też czujników ciśnienia w kołach. Tak, już w wersjach od 15 roku, tak naprawdę od 14, czyli gdzieś od drugiej połowy 14 roku mieliśmy też innego typu system TPMS, który pokazywał nam ciśnienia w kołach indywidualnie, natomiast wcześniej był system Bylong, który pokazywał po prostu tylko, że system TPMS jest lub go nie ma. W sensie, że ciśnienie jest prawidłowe lub go nie ma. I tutaj też ludzie bardzo narzekali na to, że nie widzą, które koło, że coś tam trzeba sprawdzać i trzeba podchodzić z ciśnieniomierzem i takie rzeczy weryfikować. Jeszcze tak na moje szybko, co zauważyłem, to właśnie tutaj jest zupełnie inna ta deska rozdzielcza. Mamy widoczne nawiewy na szybę, gdzie w mojej Tesli to jest już przykryte jakąś tam, czy w inny sposób, że to jest zakryte i nie widzimy tych nawiewów. Widzimy, że nie ma tutaj konsoli, nie będę pokazywał, bo to są jakieś rzeczy klienta, ale nie ma tutaj tej konsoli tunelu. Ale to jest też fajna rzecz. Na przykład moja żona, sorry, że tak wejdę z takim tematem, ale generalnie na przykład moja żona, ja osobiście też uważam, że to było genialne. Ja uważam zupełnie inaczej, uważam, że to jest lepsze rozwiązanie, jak mamy tu konsolę, bo można pochować tam wszystkie pierdoły, które się walają zazwyczaj. No tak, każdy ma swoje zdanie. Dokładnie. Ja osobiście uważam, że brak konsoli jest lepszy. Teraz tak, kolejna istotna różnica jest taka, że mamy tutaj tylko tempomat. To Daniel będzie mógł łatwo to wyczuć, jak przesiądzie się na moje miejsce. Tutaj mamy tylko aktywację tempomatu w troszeczkę w inny sposób. Czyli manetki są zamienione. Normalnie w Tesli Model S, takiej powiedzmy już poliftowej, czy takiej, która posiada autopilota, ta manetka jest u góry, a tutaj po środku jest troszeczkę mniejsza manetka, to pokażemy na przykład u Daniela w samochodzie, która aktywuje nam autopilota. A tutaj mamy zwykły po prostu taki tempomat drogowy, który nie ma żadnych innych funkcji, tak, oprócz tego, że utrzymuje prędkość. Ta manetka jest zupełnie inna. W nowszych Teslach one były brane z Mercedesa. Teraz Tesla ma już zupełnie inne, w sumie miała, bo już w nowych Teslach nie ma manetek, tylko ustawiamy sobie z ekranu, wybieramy bieg, tak, więc to też już się zmieniło mocno. No i taka kolejna różnica, szczególnie w stosunku do wersji poliftowej, aczkolwiek znowu trzeba pamiętać o tym, że były też wersje z lat 15, które miały już nowsze fotele, natomiast generalnie fotele, oprócz tego, że miały pewne inne wszycia, jeżeli to była wersja performance czy nie, to fotele do 15 roku w zasadzie możemy założyć, że były w tym stylu, czyli były takie po prostu płaskie i trochę twardawe. Natomiast już w późniejszych wersjach pojawiły się te fotele takie à la Recaro, czy to były chyba nawet Recaro, i one były już dużo wygodniejsze i później też się pojawiły wersje wentylowane. I później, ale to chwilowo tylko były wentylowane, teraz w nowych już są wentylowane. I jeszcze też Tesla w pewnym, chyba w 2018 wprowadziła wegańskie fotele, bo tutaj jest jeszcze skóra tak, naturalna, a w nowych już są wegańskie. Tak jak w trójkach i w Y-kach. Tak. Jeszcze ważną zmianą był jakby cały system, całe oprogramowanie. Tesla miała ich kilka. Tutaj mamy MCU-1, tak? Tu jest MCU-1, tak. To jest taka gigantyczna zmiana, która weszła w zasadzie w roku 2018, chyba w drugiej połowie, jeżeli dobrze kojarzę, czyli pojawiło się MCU-2, czyli komputer technologicznie tożsamy z tym, co mamy dostępne w Tesli Model 3 i Tesli Model Y teraz już, chociaż już teraz wchodzi Ryzen, ale na początku Y też korzystał z takiego samego systemu, czy takiego samego procesora, tam Intel Atom jest używany. No i to poprawiło zdecydowanie responsywność i jakby działanie w zakresie autopilota, bo musicie wiedzieć, że autopilot 2, autopilot 2,5 tak mocno obciąża system MCU-1, że po prostu ten system staje się niewydolny. Tak, i to bardzo mocno się odczuwa, ja to czuję u siebie w samochodzie, gdzie po prostu się potrafi przycinać i też jest taka różnica, że tutaj mamy jakby dwa osobne komputery, czyli jak zrobimy sobie reset tego komputera, to ten nadal działa, a w MCU-2 już jest tak, że to jest jeden komputer i jak się zepsuje, to się po prostu zepsuje cały. I to jest też ważne, że jak na przykład mamy taką starszą Teslę i mamy ustawiony pin do jazdy, to jeżeli padnie nam ten ekran, no to nie ruszymy i już z takimi sytuacjami spotkałem, dlatego w tych starszych Teslach posiadanie pinu to jest, no ma swoje plusy i minusy, bo może nam oszczędzić samochód, gdyby ktoś chciał go ukraść, ale z drugiej strony może go nam unieruchomić, gdy będziemy chcieli, tak, ruszyć, a system nam, cały ekran nam padnie. Jak już sobie zrobimy taki retrofit i zamontujemy sobie MCU-2, że to teraz kosztuje w Tesli, żeby coś takiego zrobić? To w zależności od tego, bo to też zależy jaką masz wersję wyposażenia i co chcesz dołożyć, tak? Bo, ale ogólnie ten koszt waha się od 7 do 8 tysięcy. Tak, właśnie jak ja się interesowałem, to u mnie w Tesli to jest właśnie niecałe 10 tysięcy złotych. Wtedy dochodzą nam takie rzeczy jak YouTube, Netflix, ono wiele szybciej działa wtedy i to... Przepraszam, że Ci wejdę słowa, ale w tym koszcie, który wymieniłeś, to do Twojego samochodu dostajesz już też taki upgrade, gdzie dostajesz autopilota trzeciej generacji. I to jest moim zdaniem de facto jakby taki upgrade ma i bardzo fajny, jest super sprawą w momencie, kiedy masz możliwość zupgrade'owania się do pełnej jazdy autonomicznej. Czyli wtedy, kiedy masz pakiet kamer, to się to opłaca robić. Moim zdaniem w tych starszych Teslach, które mają autopilota pierwszej generacji, który akurat fajnie współpracuje z MCU-1, to w zasadzie jest nieopłacalne. Znaczy, tutaj też są jakby zdania różne, bo ja mam taki problem, że się po prostu często wiesza i na tyle to jest upierdliwe, że ja już czasami mam ochotę po prostu zrobić ten retrofit. W twoim wypadku to ja podkreślam, że to jest opłacalne, bo no ty tak masz możliwość jakby korzystania z tych wszystkich dobrodziejstw MCU-2. Natomiast ale tutaj w takiej wypadku... Tesli jakby cię wkurzało to, że codziennie się wiesza i nie ma internetu, no to też byś pewnie zrobił pewnie. Ale w tej Tesli moim zdaniem taki problem nie występuje za często, po prostu, bo ta Tesla nie jest tak obciążona. No tak. Ona nie ma żadnych dodatkowych systemów, to jest po prostu tylko i wyłącznie MCU. No i co ważne, jak zrobimy sobie retrofit, no to tracimy radio. Nie wiem, czy wielu z Was dzisiaj korzysta jeszcze z radia. Mamy wtedy tylko radio internetowe, ale jakby ten tuner cały po prostu nam odpada. Jakbyśmy chcieli sobie go dodatkowo jeszcze dokupić, no to też chyba z 2000 kosztuje to, żeby mieć możliwość odtwarzania radia, no ale to według mnie... Jeszcze może parę rzeczy o takich negatywach związanych z MCU-1 i z wcześniejszymi wersjami. Tutaj to nawet doskonale widać. Pierwsze ekrany do 2015 roku mniej więcej miały bardzo dużą tendencję do rozklejania się i do wylewania. Tutaj akurat to się nie dzieje, ale mieliśmy takie przypadki, gdzie po prostu klej się z ekranu wylewa dołem. On niestety czasami też potrafi się dostać do komputera i narobić zamieszania. Także to jest jeden negatyw. No a drugi negatyw to taki, który już znacie pewnie i z moich i z Daniela filmów, czyli degradacja pamięci MMC. Tesla to wymienia za darmo, natomiast to też jest niefajne, kiedy... Nie zawsze, bo mi nie wymienili, ja musiałem sam zapłacić za naprawę, bo to się objawia tym, że po prostu pada ekran i to jest właśnie to, co mówiłem, że gdybym miał wtedy PIN do jazdy, to bym nie ruszył, bym musiał na lawecie jechać, a tak to udało mi się uruchomić samochód i po prostu na kołach z wygaszonym tym ekranem pojechać do serwisu. I to właśnie Tesla w niektórych tylko modelach robiła na gwarancji, tak jak mówiłeś, był recall. Ale to się zmieniło, jest nowa polityka, w której Tesla deklaruje, że będzie wymieniała to wszystkim. Nawet robi to w samochodach, które są teoretycznie unsupported. Po prostu jest to już taka sytuacja, gdzie to jest ewidentnie zagrożenie, bo gdzieś to zostało wykazane, że może dojść do zagrożenia w ruchu, dlatego Tesla po prostu bierze to już na siebie. Tak, a zagrożeniem ruchu może być to, że kamera cofania nie działa. Nie, no wiele innych sytuacji, tak, nie działa klimatyzacja, coś, także tak. Jest to w ogóle taka trochę niekomfortowa sytuacja. Zgadza się. Ja zapłaciłem i do dzisiaj zwrotu nie dostałem. No dobrze, to co? Może przeniesiemy się do nowszej generacji? Dobrze. Ta Tesla ma jeszcze jedną bardzo ciekawą rzecz, czyli ma te tylne fotele w bagażniku. Ta Tesla jest 7-osobowa i to był też duży szok na rynku, gdy Tesla zaprezentowała. Był taki fajny film, jak Elon Musk wjechał na scenę Tesla właśnie Model S, gdzie w środku siedziało 5 osób w kabinie, 2 osoby w bagażniku i jeszcze w trakcie prezentacji z przedniego bagażnika wysiadła jedna osoba. I da się wtedy pokazał taki szybki samochód z takim zasięgiem i z taką ilością osób. Chodź, pomogę Ci. Tak się ja otwiera. Cyk i cyk. I mamy, sobie spróbuję tutaj wejść. Pozwól. Spróbuj zamknąć. Czekaj. Zazwyczaj osoby do 150 cm mogły tutaj siadać. I nie ma Daniela. Jest ok. Teraz możemy wreszcie porozmawiać poważnie na ten temat. Co tu się odbywa? Otworzyć Cię, Daniel? Tak, otwórz, bo... nie dałoby się tu jechać. Tutaj przede wszystkim dla dzieci. Tesla już później z tego zrezygnowała, dlatego że nikt raczej nie chce wozić dzieci w bagażniku i nie mieć nawet kontaktu wzrokowego i nie wiedzieć, co tutaj robią. Jest też obawa związana z ryzykiem wypadku jednak. Tak, no bo tutaj jesteśmy w strefie zgniotu, ale zadziwiająco jest tutaj dużo miejsca, jeżeli chodzi o nogi. Myślę, że nawet więcej niż w drugim rzędzie, tylko problem jest z głową. Jakby demontować to, no to można wyjechać, ale poza tym to jest mało praktyczne, Tesla od tego odeszła, ale gdzieś słyszałem, że planują znowu do tego wrócić, oby nie, bo uważam, że... do tego rozwiązania sądzę, że to byłoby niedorzeczne, no, ale to jest oczywiście fajne, ciekawe, ludicrous. Fajne, ciekawe, niespotykane i to jest, każda taka Tesla, która ma takie rozwiązanie jest unikatem, także o tym też pamiętajcie, a ta Tesla będzie na sprzedaż. Tak. Notabene właściciel właśnie mi zdradził taką tajemnicę, że będzie chciał się ten egzemplarz sprzedawać. Ale jeszcze nie teraz, więc obserwujcie, jak będzie, to damy Wam znać. Także dam Wam znać. Także super. To jest akurat coś, co powoduje, że ten samochód zyskuje pewną jaką wartość, nazwijmy nawet kolekcjonerską. Jesteśmy przy kolejnej Tesli. Co to jest? To jest S90D Polift, akurat jeden z takich pierwszych Poliftów, bo to jest połówka 16 roku. Nie, przepraszam, to jest październik 16 roku. I to jest też ciekawa opcja, to jest to, co mówiłem Wam wcześniej, że w tych wersjach poliftowych, tak jak u mnie, za 3000 można było sobie dokupić ten pakiet kamer. I tu mamy wersję poliftową, co się też rzadko zdarza, bez bocznych kamer, tylko z tą przednią kamerą. Tak, i to jest, moim osobistym zdaniem, też chciałem to wyraźnie jakby wyartykułować, jest to najlepsza możliwa opcja, jest to tak zwany święty graal polskiej elektromobilności, czyli mamy Teslę poliftową z darmowym ładowaniem i z autopilotem pierwszej generacji, który jest relatywnie najbardziej, jakby to powiedzieć, spokojny tak. I się sprawdza. Mało uciążliwy. Niezawodny, o. I tutaj ja też się zgodzę, ale nie do końca, bo fajnie, że nie hamuje sam. Na przykład w autopilocie 2.0 z kamerami i tymi wszystkimi bocznymi często jest tak, że samochód ma tak zwane phantom braking, czy po prostu jak na przykład wyprzedzamy ciężarówkę, to samochód potrafi nam mocno przyhamować i już nieraz prawie kawę rozlałem, a tutaj ten samochód po prostu jedzie sobie spokojnie, po prostu ma tą widoczność ograniczoną, więc to jest plus, ale znowu minusem jest to, że nie ma tej zdolności do jazdy. Pasa? Tak, do zmiany pasa, to jest też uciążliwe, ale jak gdzieś jest pusta autostrada, no to też się przydaje, więc to też jest kwestia gustu, kto co chce. Uważam, że zarówno i ta pierwsza, i druga wersja są fajne. Ale jest to święty gral, także to też mocno podkreślam. Jest wielu ludzi, którzy by dali duże pieniądze za to, żeby mieć taki samochód, bo on spełnia wiele rzeczy naraz, takich, które są poszukiwane na polskim rynku. Wkrótce będzie na sprzedaż, dlatego taka zapowiedź. To co? Może zaczniemy od tego, jakie zmiany tutaj zaszły i to jest jedna zmiana, którą ja akurat uważam za negatywną. Daniel bardzo się z niej cieszy, czyli konsola. Wypowiem się ja jakby w temacie, uważam, że konsola jest dokładką, tak? Czyli ta konsola została na siłę dołożona i ona tutaj nie do końca pasuje. Są pewne odstępstwa też materiałowe, także moim zdaniem ta konsola tutaj w tej wersji jest słaba. Dopiero w Plaidzie to, co widzieliśmy, to jest coś, co uważam, że jest zrobione już porządnie. Natomiast ta konsola tutaj to jest nieporozumienie. W zupełności się nie zgadzam, dla mnie to jest świetne rozwiązanie i też doszła tutaj ładowarka taka do telefonu, z której nie da się korzystać. Tutaj widzę, że to masz już takie... To świetne rozwiązanie, tak Daniel, właśnie. Znaczy, w tym przypadku, gdy masz te takie tutaj nakładki, które trzymają Ci telefon, to jest spoko, ale ja jeszcze u siebie tego nie miałem i telefon mnie wyłamał po prostu parę razy to gniazdo. I jest zdecydowanie lepszym rozwiązaniem ładowanie indukcyjne w nowych Teslach. Tak jest. No tutaj jeszcze taka ważna rzecz, jeżeli chodzi o te nowsze Tesle, no to o czym mówiliśmy Wam razem z Danielem wtedy, kiedy byliśmy w Tesli przedliftowej, nastąpiła pewna zmiana. Mamy tutaj aktywację autopilota w niższym drążku. Nie wiem, czy jesteśmy w stanie to jakoś lepiej pokazać. Czyli tu mamy aktywację autopilota i sterowanie autopilotem, tutaj mamy sterowanie kierownicą, czyli przeniesione zostało z dołu na środek, a tu mamy sterowanie kierunkowskazami. I też widać to, co mówił Daniel, że że manetka sterowania biegami, czy tam kierunkami jazdy jest już zmieniona. Także wygląda to trochę nowocześniej, ale kierownica jest ta sama. Ta kierownica jest całkowicie ta sama. We wnętrzu też parę takich zaszło zmian kosmetycznych, czyli doszła nam Alcantara. W większości tych wersji poliftowych wykończenia właśnie z Alcantary. Tutaj jeszcze mamy fotele. Fotele mamy zmienione kształtem, natomiast jeszcze są one ze skóry naturalnej. Także to jest właściwie trochę jak cerata bardziej niż jak skóra naturalna. W sumie to nie wiem, czy to jest skóra, czy to nie jest skóra. Tu chyba jeszcze jest skóra. Skóra. Ale trzeba by zweryfikować. I jeszcze tutaj w tych rocznikach mieliśmy 3 opcje do wyboru dachu, czyli panoramiczny, czyli cały przeszklony, tak jak w nowych Teslach teraz jest, dach z otwieranym szyberdachem, czego już nie ma, i kiedyś, tak jak u mnie w Tesli, ze zwykłym dachem, to się jakoś nazywało w Tesli, nie pamiętam. Ten taki zwykły dach? Tak. No nie wiem, ale on jest naprawdę tragiczny, bo nie wiem, czy wiesz, ale on jest strasznie taki giętkawy, ten dach, no tak, pełny. Wiem, bo miałem grę do bicia. To powoduje jeszcze bardziej to, że ten samochód jest świętym gralem. Bo tak naprawdę wersji polift z otwieranym dachem jest bardzo niewiele. Tak, to sobie tutaj właśnie otwieramy w ten sposób. I tutaj w tym wypadku akurat działa to bardzo bez zarzutu. Niestety jest on dosyć awaryjny, ten dach, dlatego pewnie Tesla później z niego zrezygnowała. To co, zamykamy? Teraz jesteśmy w Tesli, która już jest sprzedana. Oglądaliście ją jakiś czas temu, ale się jeszcze rejestruje i tutaj już jest w ogóle inne wszystko. Znaczy tutaj mamy do czynienia przede wszystkim z opcją Premium Interior, czyli mamy takie wykończenia karbonowe, mamy też troszeczkę ładniejsze wykończenia skórzane. Fotele są dużo bardziej przyjemne, mają inne, regulowane chyba nawet z tego, co kojarzę, tak, zagłówki. Są regulowane. W wcześniejszych Teslach te zagłówki regulowane nie były. Także to wnętrze jest bardzo przyjemne i ono w zasadzie przetrwało do Plaida. tak, w takiej formie. I tu jest tak samo wygodnie jak w trójeczkach, ta wygoda, ten komfort jazdy jest zupełnie inny. Jak właśnie nagrywałem ten film przy sprzedaży tego samochodu, to zrobiłem też paręset kilometrów tym samochodem i było naprawdę bardzo wygodnie. W mojej Tesli Model S, gdy mam te siedzenia poprzedniej generacji, jest po prostu twardo i ta cała kanapa, to siedzisko jest dosyć mocno twarde, a tutaj naprawdę można wiele godzin spędzić i nie jest tak niewygodnie. Dobrze. Może też zrobimy mały przerwnik w sprawach technicznych. Tutaj bym dorzucił parę faktów związanych z tym, bo o tym nie powiedzieliśmy, ale jak te modele się zmieniały od strony technicznej, ale użytkowej z drugiej strony. Czyli chodzi o to na przykład, że Tesle poliftowe zostały pozbawione już od tego rocznika, w którym to mamy do czynienia, z takiej bardzo dużej wady Tesli Model S i w zasadzie też Tesli Model X, czyli rozdzielonego systemu hamulców z tyłu. Tak, gdzie był osobno system parkingowy, osobno system hamulca hydraulicznego. W tym samochodzie on już jest zintegrowany, tak samo jak w Tesli Model 3 i Tesli Model Y. Czyli nie ma już takich osobnych zacisków? Nie ma osobnych zacisków, także i koszty wymiany klocków są mniejsze i przy okazji też awaryjność docelowa jest znacznie mniejsza tego. Dotychczas nie mieliśmy jeszcze w ogóle awarii tego systemu. Natomiast te hamulce parkingowe, te elektryczne, które były montowane w Tesli S i X, ulegały dosyć często awariom. Stąd tutaj mamy to zmienione. Bardzo mocno też ewoluowała kwestia jakby wysokiego napięcia, czyli zaopatrzenia systemu 12-woltowego i systemu wysokiego napięcia. W Teslach po 15 roku zastosowany inny konwerter, w zasadzie po 14, po 15 roku inny konwerter DC do DC, który jest dużo mniej awaryjny niż te, które były wcześniej stosowane. A dodatkowo w Plaidzie już mamy, mówię teraz o akumulatorze 12-woltowym, w Plaidzie mamy akumulator litowo-jonowy. Mieliśmy okazję też go pokazać na jednej z relacji, także jeżeli Daniel chcesz, mogę też Ci ten materiał udostępnić. Tak, no to tutaj teraz to widzicie i to jest też duża nowość, duży przeskok. Tesla chyba jako pierwsza coś takiego zrobiła. Tak. Nie słyszałem, żeby... Dla mnie jest to zła wiadomość, bo to oznacza, że ten akumulator prawdopodobnie będzie żył tak samo długo jak bateria główna, no ale z drugiej strony obniża to ciężar, wydłuża to żywotność, no jakby z perspektywy użytkownika jest to niesamowicie trafiony wybór. I ten akumulator wygląda zupełnie niepodobnie. To jest taka puszka, która wygląda troszeczkę jak jakiś komputer, jak sterownik, a nie jak akumulator. No tak, jest o wiele mniejsza. Tak jest. Ale też lżejsza. Lżejsza. Pokażmy jeszcze te klocki. Zacznijmy od tego, tutaj jak było. Tutaj mamy ten system takim, jakim on był od w zasadzie początku istnienia tego samochodu, czyli tu mamy zacisk parkingowy, elektroniczny, elektryczny, sterowany elektronicznie, elektryczny, a tutaj mamy zacisk hydrauliczny główny, to jest hamulec hydrauliczny główny. No i tutaj dosyć często zdarzają się awarie, które powodują, że samochód jest niezdolny do jazdy, bo awaria układu hamulcowego tego awaryjnego powoduje, że samochód nie chce jechać. One też się często zapiekają. Ja mam to, jak na przykład wieczorem myję samochód, to rano już one są tak zapieczone, że dodaję gazu i po prostu jakieś, aż boli uszy, po prostu takie skrzypnięcia. A tutaj przejdziemy sobie do tej drugiej Tesli, gdzie już mamy to nowe rozwiązanie. Zobaczcie, tutaj nie ma tego drugiego zacisku, jest tylko ten jeden główny i one są właśnie zintegrowane. I wtedy jak mamy tą nowszą Teslę, to tylko tylny hamulec się zaciąga, czy przednie też? W momencie, kiedy jesteśmy w trybie parkingowym, tylko tylny hamulec. Okej, czyli tak samo jak w poprzednich wersjach. To jest po prostu system taki dubletowy, tak jak i w Tesli Model 3. No i to też dobrze obrazuje to, jak Tesla wprowadza zmiany i to naprawdę na przestrzeni kilku tygodni czy kilku miesięcy takich modelowych można znaleźć wiele takich ulepszeń. Jeszcze takie pytanie, czy powiedzieliśmy coś o designie, Daniel? Bo ten design jednak też w pewnym zakresie się zmieniał w tych samochodach. Duża zmiana też nastąpiła w przednim bagażniku, czyli w tak zwanym franku, czyli front trunk. Kiedyś, gdy Tesla były tylko z napędem na tył, te bagażniki były o wiele większe i to, co wcześniej wspomniałem, że Elon Musk kiedyś na premierę Tesli przyjechał w 8 osób, no właśnie dlatego, że te poprzednie Tesle miały ten bagażnik większy, tutaj już by się żadna osoba, która nie jest karłem, nie zmieściła, albo dzieckiem. Albo nie w całości przynajmniej. Albo nie w całości, w częściach. Dlatego ten bagażnik, przez to, że doszedł drugi silnik i ta konstrukcja wewnątrz się trochę zmieniła, o czym Bartek też może trochę więcej powiedzieć, co w zasadzie się zmieniło, dlaczego ten bagażnik jest tak naprawdę 2 razy mniejszy, bo kiedyś ten bagażnik był mniej więcej dotąd, jeszcze tam była taka wnęka, że jeszcze tam jakiś karton można było włożyć, tak jakby w miejsce, gdzie w aucie tradycyjnym, spalinowym mamy skrzynię biegów, to tak jakby tam była taka luźna przestrzeń i była ona naprawdę olbrzymia, tak jak widzicie to teraz tutaj na przebitkach. A Bartek, co w zasadzie tutaj, czy nie dało się tej przestrzeni jakoś wykorzystać, tak żeby bardziej to upchnąć i ten bagażnik pozostawić większy, czy ten silnik przede wszystkim to zabrał? Myślę, że przede wszystkim to jest kwestia silnika i innego rozłożenia komponentów. Z drugiej strony też przekładnia, która znajduje się w tych nowszych wersjach, jest trochę bardziej skomplikowana, ma dużo większy sterownik, więc to powoduje, że po prostu lepiej jest to zabudować. nie wiem czy pamiętasz, to takie wersje przejściowe, czyli ten 2015 rok, one miały dokładnie tej samej wielkości frank, ale tutaj miałeś taką nakładkę. Tak, natomiast tak. Po prostu Tesla później podeszła do tego bardziej racjonalnie i ten element po prostu jest osobno. No tutaj, tak, bo tutaj była taka właśnie jakby przestrzeń, gdzie tak naprawdę nic się nie dało ułożyć. Nic się nie działo, to wyglądało jak, nie tak. wiem, po prostu było to totalnym nonsensem. No i też było tutaj wygłuszenie, była taka jakby dodatkowa obitka z uszczelką, później Tesla od tego odeszła i teraz w tych S-kach mamy, tak, ale to, w Plaidzie jest tak samo, nie? W Plaidzie jest tak samo, ale to się styka i tutaj tak naprawdę nie ma żadnych jakby, nie przedostaje się żadna, tak. żadna woda. Nigdy mi się nie zdarzyło. Ale to też ciekawe, że kiedyś to stosowali, a później zmienili. Jedna ważna rzecz, która się zmieniła w Plaidzie, to też Daniel zauważył, to cholerstwo. Tak naprawdę Tesla do 20 roku, de facto do końca 20 roku cały czas utrzymywała pojemnik, ten wlew spryskiwaczy tutaj w tym niedorzecznym miejscu, gdzie trzeba to wlewać naprawdę w taki trochę akrobatyczny sposób. No i szacun dla Was, jak potraficie wlać płyn do spryskiwaczy do deski, nie ulewając ani kropelki. Bez użycia lejka oczywiście, bo z lejkiem to jeszcze jakoś idzie to zrobić. No i istotna, podstawowa zmiana, którą widać na pierwszy rzut oka, czyli inne reflektory z przodu, czyli wersja przedliftowa to były reflektory o innym kształcie, bez tego takiego powiedzmy jednolitego ringa, który tutaj akurat się wypala. No i inne ukształtowanie zderzaka. Inny wygląd, taki troszeczkę nowocześniejszy. No i co ważne też, jakbyście chcieli sobie zrobić retrofit, bo też są takie możliwości, to nie wystarczy do Tesli przedliftowej założyć zderzak od poliftowej, bo kształt jest po prostu inny, te mocowania są inne, więc to nie pasuje jeden do jednego. Są gdzieś na rynku takie zamienniki, które można zamontować i wtedy to wygląda trochę jak polift, chociaż nie do końca. Nie do końca mi się też to podoba. Widzieliście to kiedyś u mnie, jak byliśmy na Ukrainie, pokazywałem to, ale tutaj to nie jest jeden do jednego to samo przedlifcie, jak i polifcie. Znaczy jest możliwe zrobienie retrofitu, jeden z naszych klientów właśnie z tym zmaga, natomiast jest to hałda części wewnętrznych i tak naprawdę adapterów, emulatorów, żeby w ogóle to zadziałało tak jak należy. Także ja osobiście też tego nie polecam. Jeszcze jedną ważną zmianą są klamki. Klamki, które w sumie doczekały się 3 różnych generacji. Znaczy tych generacji takich nazwanych jest bardzo dużo, natomiast z perspektywy użytkownika one są tak naprawdę, jak Daniel mówi, 3. I w których jest najwięcej problemów, bo Bartek bardzo często też to naprawia w serwisie. Znaczy, powiem zupełnie szczerze, w tej chwili moje zdanie jest takie, że klamki te, które były stosowane w modelach poliftowych powiedzmy gdzieś od okolic końcówki 16 roku do 20, to są najbardziej wadliwe klamki. One mają co prawda mniej elementów sterujących, ale są dużo trudniejsze w naprawie. A psują się niestety dosyć często, bo one wymagają kalibracji, czyli one jakby są ustalane ich skrajne położenia i w przypadku jakiegokolwiek odchyłu rozwala zębatkę na silniku. I tych przypadków mieliśmy naprawdę dużą ilość, relatywnie większą niż w klamkach starszego typu. Czyli z perspektywy Twojej lepsze są serwisowe i lepsze są ta poprzednia generacja? Tak. A jak często się psują te najnowsze? No teraz mieliśmy taki spory wysyp, bo zupełnie szczerze Ci powiem, że po prostu kupiłem takich klamek używanych około 10 sztuk, żeby mieć na wymiany, bo niestety Tesla nie zapewnia wszystkich części i musimy kanibalizować części z rynku, że tak powiem, powypadkowego. A tutaj wszystko można dostać i naprawiać te klamki tak naprawdę na bieżąco, dlatego uważam, że na tą chwilę są one lepsze, bo owszem, jeżeli Tesla udostępni części, no to klamka 3. generacji jest po prostu lepsza. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o takie te najważniejsze zmiany w Tesli Model S. Dajcie znać, co myślicie, a zobaczcie jeszcze taka ciekawostka, jak wyglądał pierwszy Model X, który wyglądał jak przedliftowa SK i strasznie brzydko wyglądał ten X. Później na szczęście zrobili go tak jak SK poliftową i już wyglądał o wiele lepiej. X jest produkowany od, chyba do sprzedaży wszedł 2015 rok. Końcówka 2015 roku, tak. A wcześniej jeszcze właśnie była ta wersja koncepcyjna. Jakbyście chcieli więcej się dowiedzieć o serwisowaniu samochodów, zobaczyć jak to się odbywa, to zapraszam Was koniecznie na kanał Bartka EV Repair Garage. Zapraszamy na nasze Instagramy, Daniel Grzyb Official, EV Repair Garage, tam więcej z naszej codzienności. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia, cześć. Na razie.